Witajcie widzowie, nazywam się Sojmek i witam was w najprawdopodobniej ostatnim odcinku z Wyspy Mrozu, więc tak, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku walczyliśmy tym naukowcem. Gino. No. Walczyliśmy z Simonem Gerem najprawdopodobniej, jestem pewny, czy to był Simon Ger, ale walczyliśmy z nim, z naukowcem, dobra. Więc tak, w dzisiejszym odcinku sprawdzamy do końca całe to, wszystkie to pomieszczenia. Nie zaufało mu wielu ludzi. Biuro główne. O nie, pracownik. Powinienem tu być. A weź się odwal ode mnie. Dobra. Okej, jesteśmy tu. Wiadomość od Petera. Dobra, lecimy. Peter, napisz list polecony do stacji meteorologicznej z prośbą o pomiary temperatury z najbliższych dni. Przyda nam się to do dalszych eksperymentów na substancję. John, okej. Nie martw się, stary. Zostałeś pomszczony, dobra. Tu mamy akta. Tu mamy kolejne dokumenty. Notatka i sygnały radiowe. Jest tak, notatka. Otrzymujemy liczne telefony od pracownika ze stacji meteorologicznej. Sam Anger wydał dziś rozkaz, że mamy ignorować wszystkie telefony, nawet te najważniejsze. Rozkaz to rozkaz, okej. Śluzacja 1. Śluzacja 1 zatrzymała mróz z zewnątrz, co uchroniło większość budynku. Niestety nie można tego samego powiedzieć o śluzie A1, która się zacięła i sprawia dużo kłopotów. Niedługo planujemy wezwać techników. Sygnał radiowy. Dostaliśmy zawiadomienie od Simona Gera o planowanym spotkaniu w ambasadzie Tang. Jako biuro główne siedzimy, mamy za zadanie wydać sygnał radiowy do wszystkich naukowców rozproszonych po tej wyspie, aby się tam zjawili. Podczas nadawania odebraliśmy obcy sygnał ze stacji radiowej niedaleko nas. Wysłaliśmy tam już skutery z agentami. Okej. Okej, jesteśmy już tak blisko. Na czasie tak daleko. Magazyn. Jest tu drewno? Nie, ale jest notatka. No, czemu tak dużo notatek? Ja chcę poznać prawdę. Oj, przepraszam. Dobra, posiedzę się z truchami. Śluza A2 i rozkaz Richarda. Przeczytałem Ricardo. Milos. Cholera jasna, Peter, co się ty narobił? Na temperatura spada szybciej niż przewidzieliśmy, a ty w najlepsze kontynuujesz badania. Natychmiast masz przestać to, bo wszyscy zginą. To rozkaz, Richard. Przykro mi, ale Simon Ger ma większą rangę, CSGO. Okej, może przestanę. W związku z brakiem miejsca do magazynowania substancji zalecam wybudowanie kolejnej śluzy. Będzie ona nazywać się A2. Podpisano Simon Ger. No cóż, rozkaz, ta rozkaz. Dobra. Kolejny. Laboratorium, zakaz wstępu uniepoważnionym. Przykro mi, ale jestem upoważniony. Nauka królową na... Co ty pierdzielisz? Sam się douczałem. Korki gnoju. Sala A1 pomiary. A co to jest? Codebreaker. Wal się. Wal się. Ja mam... Powstrzymasz rozwoju. Stary. Stary, żyjesz? Stary. Zgiń. No ale ja ci... Ja ci nic nie zrobiłem. Nie chciałem ci tego robić. Przepraszam. Za mnie do tego zmusiłeś. Przepraszam widzowie, że musieliście to oglądać, ale chłop sam mnie zaatakował. Dobra, ja mam chyba jakiś... Nie, nie mam. Żadnych dokumentów? Wow. Zdziwiłem. Może ja przypadkiem je spaliłem? Rembex, napisz w komentarzu, czy to były jakieś dokumenty, bo jeśli spaliłem je przypadkiem, ale mam nadzieję, że nie, to mnie poinformuj o tym. O, w dupę. A, w dupkę. Halo, dzień dobry. Widzę, że panowie... się wbije jak na hardcora. YOLO! Spal się. Spal się. Nie możesz mnie dotknąć, a ja już ciebie mogę. Dziękuję. A tu też nic nie ma.
Okej, czyli to były dwa różne pokoje. Okej, to już sprawdzone. Teraz idziemy dalej. I co my tu mamy? Osobiste biuro profesora Gera. Tu nie ma nic. Ale ja zrobię tak. Ha, ha, ha. No, fajnie się chłop urządził. Złote jabłuszko i złoto. Zobaczmy, co tu piszesz. Profesor Simon Gay proszony jest na pojawienie się na konferencji dotyczącej korporacji. Spotkanie odbędzie się o godzinie 19:30. Prosimy o zjawienie się. I się chłop pewnie nie zjawił. Powiem ci tyle. Fu, z tą twoją... Fu, z tą twoją nagrodą. To jest to, o czym ja myślę. Dobra, jesteśmy w środku. Simon Gerr. Wiedziałem, że przyjdzie taki czas, że się spotkamy, Simon. Skąd znasz moje imię? Nie zauważyłeś tych wszystkich kamer rozmieszczonych na wyspie? Śledziłem każdy twój ruch, a ty nawet o tym nie wiedziałeś. Ha, 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 ha. Śmiej się, śmiej. Może zamiast tego powiedz, dlaczego zabiłeś tu niewinnych ludzi, Łotrze. Kuźwa. Nie, czekaj! Jeszcze raz rozmawiamy. Nie śmiej się, Łotrze. Tu na przykład po tym, że przyszedłeś tu, aby to wszystko zakończyć. Dawno temu, gdy byłem takim samym smarkaczem jak ty, odkryłem przez przypadek substancję zwaną czarnym śniegiem. Dotąd nieznany materiał posiadał imponujące właściwości. Mógł skupiać ogromne ilości energii, które zasiliłyby największe maszyny na świecie. Otworzyłem Snow tylko dlatego, by moje ambitne badania były prowadzone w spokoju. Bez kuratorów, bez władz, bez ONZ. Porażka na wyspie Alfa to był znak, że ta substancja to prawdziwa potęga. Władza! Niestety ten kretyn. Makrot sprawdził mnie na drogę sądową, przez co musiałem zakończyć czekać pieprzone 14 lat. Ale w końcu po tylu latach udało mi się. A wy mi przeszkodziliście. Kogo masz na myśli? Aha, ha, ha. Ciebie i Charlesa. O, jak... Ty dużo o nim nie wiesz. Twój dobry przyjaciel Atle ma przed tobą do ukrycia. Nie znasz go takim, jakim naprawdę jest. Czego nie wiem. Odpowiadaj. Kuźwa, stary, no... Nawet nie mogę do góry pójść. No, coś ty zrobił. Teraz to tak naprawdę cały czas się okłamywał, to on zaplanował powstanie broni na czarnych. Jak przez dłuższy czas to on prowadził firmę, ja byłem jego przykrywką na zewnątrz. Kilka dni przed ukończeniem budowy. Prototypu ten zdradził mnie. Nie spodziewał się jednak, że posiadam zorganizowaną grupę pracowników. Pojmaliśmy go i wyprałem mu mózg. Minęło wiele lat. Czas dowiedział się o swojej przeszłości poprzez zapiski i notatki. Postanowił lecieć do Nowej Zanty, by wyjaśnić tę całą sprawę. To ja, hahaha, zestrzeliłem wasz samolocie. Chciałem, by zobaczył twoje dzieło, które spowodowało zmianę w tej części Ziemi, a ty również miałeś dowiedzieć się o tej całej historii razem z Charlesem. Jak widać, udało się wam. Szczerze gratulacje, aby wasza radość nie trwała długo, szczególnie twoja. A to dlaczego, zdrajco? Kuźwa, no czemu to jest takie, no? Cały ten tekst. Myślałem, że umarłem na miejscu. Nie wiedziałem jednak, że mam przy sobie akcesoria lecznicze. Usłyszałem zza drzwi, jak niecne plany wyznały, że posłuży się tobą tylko dlatego, by zakryć przed społeczeństwem jego prawdziwe plany. Boję się jego przykrywką przez ten cały czas. Wszyscy ludzie, których spotkałeś, to jego poddani, gotowi umrzeć za niego. Widziałem, że niedługo przymycie się na wyspę przeze mnie. Haha, wysłałem ludzi do portu, by odpłynęli daleko od tego miejsca. Charles mi miał przypomnieć przez podróż po tej wyspie całą swoją historię. Fakt, że to on jest odpowiedzialny za całą tą tragedię. Ha, 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 ha. Kurczę, nie wiem, co myśleć. To nieprawda, niemożliwe. Prawda boli, wiem coś o tym. Miałem w życiu dużo sytuacji, które ukształtowały mnie takim, jakim jestem teraz. Strata żony, dzieci, celu życiowego. Mam nadzieję, że spotkamy się po drugiej stronie. Dokonało się. Mnie ukształtowali dobrzy ludzie. Ale teraz... Nie! Koniec mapy, chciałem mu złoić dupę. Czemu? Chciałem mu złoić dupę, a gra mi zabrała taką przyjemność. Ukończyłeś pierwszy epizod Minecraft Wyspa Mrozu. Dziękuję za zagranie w mapkę. Kolejny epizod pojawi się niebawem. Zapraszam do śledzenia mojego profilu na ety Rembex. Zapraszam was do tego, ludzie, albo zostacie spłoniecie, zostacie spaleni.
Ale wbijajcie do Rembeksa. Dobra, no wbijajcie. Będzie mi miło, jak zostawisz Diaksa pod mapką. Także was zapraszam też na Minecraft mapę pod jego mapkę, która się nazywa Wyspa Mrozu. Dam wam linkacza. I co? To będzie chyba na tyle w tym odcinku. No nie, Rembex. Czemu mi zabrałeś taką przyjemność? Chciałem się go pozbyć. Jakieś przejście? No cóż, widzowie, to będzie na tyle. Żałuję, że tu nie ma wejścia na gamę modę 3 albo 1. Czemu? Pytacie? Bo ja bym to z chęcią wszystko spalił. Dobra, nie no. No to co, widzowie, to będzie na tyle. Możemy się teraz tego wszystkiego pozbyć. Ech. Mam nadzieję, widzowie, że wam się ten odcinek spodobał. Zostawcie łapkę w górę. A ja... spłonę. Coś przyjemnie wam powiem. Coś jest w tym przyjemnego. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Ciao. I do następnego epizodu Wyspy Mrozu.